Zobacz, co ja dzisiaj robię. Na kanale, na którym y, był detektyw Rudkowski, na którym y, y, był y, y, taki, taki, owaki i tak dalej, był ksiądz, dzisiaj jest pastor. Ile tu będzie wyświetleń takiego filmu? No, trzy. Zrób głośniej. Parę słów do mikrofonu. Powie za chwilę. Damian Szafranek. Mąż, ojciec i pastor. Rozmowy nagłaśnia Maciej Uchmański. Pastora to ja jeszcze tutaj nie miałem. W ogóle nikogo jeszcze nie miałem tutaj w studiu. Jakbyś był księdzem, to bym cię poprosił, żebyś wziął kropidło i to poświęcił. Słuchaj, tak to możemy tylko być wdzięczni, że jest. <laughs> Nowe studio. Jeszcze jest trochę w powijakach, jeszcze nie tak, jak bym chciał, ale już y cieszę się po prostu, że. Że mogę ten pierwszy odcinek w nowej formie, w nowym miejscu i w twoim towarzystwie celebrować. Bardzo mi miło, jestem zaszczycony. Widzisz, pierwsze, pierwsze koty za płoty. No, ja sobie tutaj będę sterował mikrofonem, bo to wszystko jeszcze takie jest wiesz, świeżutkie. O, dobrze. Ty się wychowałeś... W rodzinie protestanckiej? I taki nie. To nie takie proste. Mogę powiedzieć, jak to było? Poproszę. Ponieważ zazwyczaj faktycznie w naszym środowisku takim kościołów protestanckich ludzie jak zaczynają swoją historię, to mówią, że albo byli w kościele katolickim, ale z różnej historii tam przeszli, albo byli w rodzinie. Wierzącej, mają na myśli protestanckie, więc to jest coś, co kontynuują. Opcja trzecia jest taka, żeby i totalnie poza światem wiary, kościoła i w jaki sposób szukali. No, i ja się nie wpasowuję w żadną z tych trzech, ponieważ. Jest w tym trochę ze wszystkiego e, prawdy, z każdej z tych trzech opcji. Ponieważ wśród moich rodziców faktycznie nie byli kiedyś częścią Kościoła Katolickiego, ale to oni e, przeszli do Kościoła Protestanckiego, nawrócili się i byli częścią takiej e, wspólnoty. Ale później na swojej drodze e, postawili kropkę jeżeli chodzi o bycie częścią Kościoła. Więc kiedy ja i moja siostra byliśmy już na świecie, to wzrastaliśmy w rodzinie, która była rodziną wierzącą. Modliliśmy się przed jedzeniem, wiedzieliśmy o Biblii, czasem nawet ją czytaliśmy, ale nie byliśmy częścią żadnego Kościoła. Więc ja bardziej wiedziałem, że nie jestem częścią Kościoła katolickiego, ponieważ byłem wypisany z lekcji religii w szkole, nie chodziliśmy nigdzie na żadne takie wspólne spotkania Kościoła czy coś. Więc, no właśnie, nie byłem w Kościele Katolickim nigdy, formalnie, ale też całe dzieciństwo nie byłem częścią żadnego kościoła formalnego. Więc tak naprawdę byłem częścią jakiejś rodziny, która zachowuje wiarę inną niż ta, która jest w innej formie niż ta, jaką się przyjmuje w naszym kraju. Więc dopiero jak miałem 16 lat, to zacząłem w jakiś sposób uczestniczyć, w, tak praktycznie, fizycznie, w życiu kościoła protestanckiego. Powiedziałeś takie słowo: nawrócili się. Mm -hmm. Czy to znaczy, że jeśli ktoś jest częścią kościoła katolickiego, wierzy w Boga, a później przestaje się utożsamiać z kościołem katolickim i ciągnie go jakby bez pośredników do, do Boga, tak, co, tak to sobie tłumaczę, i staje gdzieś tam w jakiejś społeczności chrześcijańskiej, protestanckiej, to to on się musi nawracać, bo słowo nawrócenie to jest y, tak jakby wcześniej nie wierzył. Wytłumacz to, o co tu chodzi. No nie, nie ma takiego schematu, że to przejście z jednego kościoła do drugiego, czy w jedną czy w drugą stronę nazwalibyśmy nawróceniem, bo nawrócenie to jest ten moment, kiedy człowiek uświadamia sobie: "Hej, jestem, coś jest nie tak. Grzeszę. Robię rzeczy, których nie powinienem robić. Jest mi z tym źle, chciałbym to zmienić." Więc ten, to się nazywa pokuta. Tak? Jestem świadomy grzechu, świadomy tego, że moje życie nie wygląda tak, jak powinno, chcę to zmienić. Więc to jest moment początkowy, niezależnie czy byłbyś w kościele katolickim, protestanckim czy innym, to jest coś osobistego, co sam o sobie dochodzisz. I Ewangelia mówi o tym, że właśnie Jezus. Bierze na siebie konsekwencje grzechu i daje możliwość zbawienia z łaski. jak Jest to prezent, więc przez wiarę możesz przyjąć e, łaskę, zbawienie i uczyć się być w relacji i przemieniać swoje życie, ale już w relacji z Panem Bogiem. Więc jakby ten schemat wcale nie jest tożsamy z żadnym kościołem, ponieważ w kościele protestanckim również może być człowiek, który jest tylko uczestnikiem, jego ciało tam jest z jakiegoś powodu, e, czy to byłby kościół protestancki, czy katolicki, ale. Tak naprawdę to, to co mówilibyśmy, nazwalibyśmy nawróceniem, czyli jakimś świadomą decyzją, że moje życie chcę zmieniać. Wierzę, że Pan Bóg wziął na siebie konsekwencje grzechu, moje poczucie winy, moje wyrzuty sumienia, to, że coś, coś jest nie tak. Nie muszę tego w nieskończoność naprawiać i zadośćuczyniać swoimi teraz dobrymi uczynkami, ale mogę być przyjęty do relacji z Bogiem. I mogę być częścią wspólnoty z innymi ludźmi, i, i to jest osobista decyzja. Więc ta różnica, w którym kościele się ten proces zacznie tak naprawdę, czy poza kościołem, nie jest aż tak istotna, jak to, żeby sam człowiek jednak uświadomił sobie, że potrzebuje zbawienia, potrzebuje przebaczenia i potrzebuje przemiany swojego życia i przez wiarę może to robić z Panem Bogiem. No, wszystko fajnie w ustach pastora to brzmi, ale ja będę drążył dalej i zadam ci takie pytanie. W takim razie jakbyś narysował różnice, takie zasadnicze różnice między tym, co dzieje się w kościele katolickim, mówię o, o mszy świętej? A y, tym, co dzieje się podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele protestanckim, na przykładzie społeczności chrześcijańskiej północ, w której jesteś y, pastorem przełożonym, tak? Tak. Czyli takim głównym. Y, jakie są różnice? No, będzie ich wiele. Są różnice i są rzeczy, które są wspólne, że tak powiem. Główną różnicą będą na pewno elementy teologii, nauczania, w co i na czym opieramy swoją wiarę, czyli element tradycji Kościoła katolickiego, cały związany ze świętymi, z Maryją. Jakby ten cały element nie będzie u nas występował, będzie inna forma. Mniej tradycyjna, bardziej współczesna, mam na myśli, my nie mamy swoich tradycyjnych budynków, które kojarzymy z nazwą Kościół. Kościoły protestanckie skupiają się na tym, że jesteśmy po prostu ludźmi, czyli grupą ludzi, która y, tworzy wspólnotę, mamy coś wspólnego. I moglibyśmy się spotykać tutaj, u ciebie w studiu, jakbyśmy byli, nie wiem, ile osób by się tu zmieściło, żeby się pomodlić i być razem. A jeżeli jesteśmy więksi, potrzebujemy większej sali, ale te sale niektórzy wynajmują na niedzielę kino, niektórzy wynajmują jakąś większą salę konferencyjną, sobie ją wynajmują, niektórzy zakupują jakieś budynki, które są adekwatne do spotkań dla większej ilości ludzi i adaptują je na swoje cele, aby w tygodniu tam były spotkania i tak dalej. Ale nie będą wyglądały tak jak tradycyjne kościoły w naszym przypadku. Więc forma spotkania też będzie się różniła. Nie mamy tej znanej osobom, które pochodzą z tradycji katolickiej, liturgii, która jest pewnym schematem, które się. Które jest tam praktykowany, mamy nieco inną formę. Mamy dużo śpiewania z całym zespołem. Perkusja, gitara, mikrofony, cały zespół muzyczny na scenie, ponieważ chcemy, aby ten czas uwielbienia był czasem wspólnego śpiewania, czyli też wspólnej modlitwy, więc jest to bardzo naturalne. Damian, czyli chcesz powiedzieć, że właśnie od, od tego zaczyna się niedzielne nabożeństwo w Kościele protestanckim. No, w zasadzie tak, bo mamy odliczanie na zegarze, ktoś wychodzi przywitać, otworzyć całe wydarzenie, i w zasadzie pierwsza rzecz, którą robimy, to jest takie trzy piosenki, zazwyczaj są w naszym secie, które wspólnie, wspólnie śpiewamy. I mamy czas modlitwy, który jest czasem. My używamy własnych słów. Tak jak z Tobą rozmawiam w tej chwili własnymi słowami, tak samo wierzymy, że z Panem Bogiem rozmawiamy własnymi słowami. Więc przede wszystkim czas modlitwy u nas będzie, będzie czymś, co robimy naturalnie, po swojemu, swoimi słowami. Czyli nie ma po e... prostu jakiejś stałej formuły. Bo ja widziałem wiele, wiele lat temu, jak wszedłem do takiego kościoła podczas właśnie tej modlitwy. I ja powiem ci szczerze, że. Ja byłem przestraszony, uh -huh. bo usłyszałem ludzi, którzy mówią, każdy mówi co innego, wznoszą do góry ręce i powiem ci szczerze, że ja no myślę sobie, no nie, zła sekta. Uh -huh. Jak się modlić po protestancku? Nie wiem, jak po protestancku, <laughs> ale wiem jak rozmawiać z Panem Bogiem, tak jakby faktycznie rozmawiać z osobą. Więc jeżeli zdejmiesz sobie jakiś schemat, a otworzysz się na osobistą relację, a czasami po prostu tą relację wspólnie razem przeżywamy, no to wychodzi faktycznie coś, co można z boku obserwować jako lekki chaos, a z drugiej strony można powiedzieć okej, okay, jest to coś żywego, tak? Jest to coś prawdziwego, naturalnego. Na pewno są towarzyszą temu duże emocje, to tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć. Mm -hmm. Łzy pojawiają się łzy, wzruszenie i czasami nawet takie niekontrolowane ruchy ciała, tak można powiedzieć. tak to, ja przynajmniej tak odbieram to. No wiesz, jak się staje obserwatorem różnych wydarzeń, no to faktycznie się wchodzi w różne przemyślenia, szufladki i tak dalej ale y, kiedy ja bym miałbym nagrywać samego siebie jak przeżywam różne rzeczy, czy bawię się ze swoimi dziećmi, y, czy biegnę, czy y, 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 robię trening z boku jakbym obserwował swoje ciało co się z nim dzieje kiedy robi różne aktywności, no to faktycznie nie wygląda to często jakoś nie, nie wiadomo jak spektakularnie, ale po prostu żyjemy, tak. Y, czas modlitwy jest czymś naprawdę pięknym, jeżeli Podchodzimy do tego nie w sposób, nazwijmy to, religijny, czyli muszę to zrobić, żeby coś dostać, tylko w sposób naturalny. I wtedy ja na przykład jestem bardziej introwertyczny i ja jestem bardzo spokojny w swoim czasie modlitwy. Często idę do lasu się modlić, w takie miejsce, gdzie jestem odosobniony. Zresztą Biblia do tego zachęca, tak. Więc jest taki czas modlitwy, który jak nazywamy czasem w komorze, tak? Biblia mówi, kto chce się modlić, niech wejdzie do, tam, wejdź do swojej komory, zamknij się, Bóg Ciebie słyszy, a nie bądź wygadany przed innymi ludźmi. Więc o co chodzi z tej modlitwie z innymi ludźmi? No po prostu jest też czas kościoła, kiedy się spotykamy, po prostu być razem, cieszyć się razem tym, że jesteśmy kościołem. Kościół to ludzie, Ty wierzysz, ja wierzę. Zróbmy to razem. E, więc, więc modlimy się o różne rzeczy. W naszym przypadku, kiedy byłbyś uczestnikiem naszego niedzielnego nabożeństwa, tak bo używamy słowo nabożeństwo, w, w, a, nie, a nie msza, to e, spotkanie, z, kiedy mamy czas modlitwy, jest związane z prośbami, ponieważ jesteśmy wspólnotą to przez cały tydzień mamy na naszej stronie taką zagładkę modlitwa i ludzie, którzy tworzą nasz kościół, są częścią naszej wspólnoty, e, mogą tam napisać, o co chcieliby, żebyśmy się razem modlili. Bo wierzymy, że modlitwa ma moc po prostu do przemiany rzeczywistości. Mamy też dźwigać swoje brzemiona nawzajem, więc też sam fakt podzielenia się informacją i przyjęcie tej informacji przez innych... Jest wyrazem, że jesteśmy w tym razem i przychodzimy razem do Boga, bo wierzymy, że tam, gdzie nasze siły się kończą, tam Jego e, są po prostu. Więc, e, więc bierzemy te różne prośby ze ściany modlitwy, czy to o zdrowie, czy o relacje, czy o pracę i, i po prostu modlimy się, prosimy Pana Boga, żeby w, e, zadziałał w tych przestrzeniach. E, I tak to wygląda czy ten gest podniesienia ręki jednej, czy, mhm. czy, czy, czy drugiej w taki sposób, czy tak, to możemy sobie to przełożyć na złożenie rąk w kościele, tak jak, jak człowiek się tam modli? To jest to, czy, czy raczej to jest wyciągnięcie ręki do, do, do Boga? Jakiś taki symbol? Bo ja taki obrazek mam cały czas w głowie, że ludzie, którzy, którzy są na nabożeństwie, wyciągają dłonie. Nie wszyscy, bo są tacy, którzy tego nie robią. Tylko jedna rzecz, bo, bo to na przykład wchodząc w ten taki temat ekspresji, swojej duchowości, wiary, przez podnoszenie rąk, śpiewanie, to po pierwsze nie będzie dotyczyło tylko kościoła protestanckiego, takiego jak społeczność chrześcijańska, północ, dosłownie Dzisiaj jak rozmawiamy, to w tym tygodniu było jedno, z, na, chyba największe w tej chwili takie wydarzenie organizowane przez kościół katolicki, e, które ma stricte cel wspólnego właśnie bycia w czasie uwielbienia, bo tak to nazywamy. Czytamy, że w Biblii jest śpiew, jest uwielbienie, że tam wokół tronu Boga coś się dzieje, jakby jest ten, e, ta jego chwała sprawia, że coś w ludziach się dzieje, więc ten, e, takie spotkanie z Bogiem, gdzie, gdzie jest uwielbiasz go po prostu za to, kim on jest, że jest święty, że jest dobry, jest czymś, co nie, nie towarzyszy tylko nam, jako Kościołowi, jako jakaś formuła, którą przyjęliśmy, tylko jest czymś, e, co dzisiaj się po prostu spotyka wśród ludzi wierzących jako naturalną formę e, właśnie wchodzenia w ten śpiew. Kiedyś mieliśmy hymny, dzisiaj mamy inny rodzaj muzyki, ale zmierzam do tego, że to nie tylko u nas, tak? Więc. E, Dlaczego tak? No nie pokażę ci wersetów w Biblii, który mówi, kiedy chcesz pośpiewać dla Pana Boga, to podnieś rękę. Tak, 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 i w zależności od tego, jak to zrobisz, to coś innego się dzieje. A jednocześnie moglibyśmy puścić jakikolwiek teraz inny przykład filmu z koncertów, które są u nas na stadionie narodowym, w arenach czy gdziekolwiek indziej na świecie, zupełnie niezwiązanych z duchowością. Klasycznych zespołów, nie wiem, jakie, jakie zespoły Wiesz, co prze, w twoim prze, przypadku. Nie, to, to nie jest, że, że w Aha. moim przypadku, tylko przy, przypomniał mi się po prostu Zenek Martyniu, który mówił <ślał> ręce do góry. Dokładnie. No w każdym razie, czy to byłby e, moment Kanye koncertu, way, czy to byłby często na stadionach podczas meczu. Jak spojrzysz na ludzi, kiedy przeżywają coś ważnego dla nich, e, co angażuje też ich emocji, sk Emocje skupia e, ten tłum na jakiejś jednej rzeczy, to no ich ciało samo w pewien sposób wyraża pewne gesty. I na przykład ten gest podniesienia rąk, no naprawdę spojrzysz na koncert i są jakieś e, popowe koncerty o piosenka o miłości czy czymkolwiek innym i i sam patrzę na niego, no kurczę. Tego nie, tego nie mogę na przykład sobie wytłumaczyć na takiej samej zasadzie, co ty na przykład obserwując ludzi e, w tym e, uwielbieniu. Ale no, dziewczyna ma podniesione ręce, jeszcze łzy jej e, ciekną z oczu, a to jest koncert muzyki popowej. E, I dlaczego tak jest? Bo my tacy jesteśmy, po prostu. Więc ja bym tutaj nie rozdzielał w ogóle, wiesz, kościoła, a, a innych rzeczy, po prostu kiedy. E, swoją wiarę i relację z Bogiem, czyli też to, jak wygląda Kościół, zaczynamy troszeczkę wyprowadzać ze schematu pod tytułem szablon religijny, tak się zachowaj, tak zrób, bo tak trzeba, tylko idziemy w kierunku, który można by nazwać wolność. W sensie czuj się w tym wolny, czuj, czuj że właśnie możesz coś przeżyć, czuj, że Bóg podejść do tego tematu tak, jakby Bóg był jednak żywym, i tak jak wierzymy, kochającym e, ojcem, z którym możesz się spotkać. I wtedy, kiedy zbierają się ludzie, przeżywają coś, wyśpiewują jakieś słowa, które są dla nich na przykład w tej chwili bardzo angażujące, e, nie tylko emocje, ale tak naprawdę całe ich życie, bo możemy na przykład mieć pieśń, która mówi o przechodzeniu przez ciemną dolinę, tak? I wierzymy, że Bóg nas nie opuszcza w tym momencie, ale nas przeprowadzi. I to jest pieśń, którą się śpiewa. Kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę i nagle jesteś wśród ludzi wierzących, jesteś z Kościołem i śpiewacie razem, modlicie się w ten sposób, jesteście razem przed Bogiem, no to coś się dzieje jednak, tak? Jednak faktycznie ten element nadziei który chcemy, aby pojawiał się w nas. Życie jest trudne, życie często pisze scenariusze, których nie chcielibyśmy przeżywać, ale wierzymy, że Pan Bóg przeprowadza nas przez każde rzeczy, że jest w stanie nawet przez okoliczności, których my nie rozumiemy, przeprowadzić nas w sposób, w który mamy pokój, w którym nie jesteśmy sami, i w które nawet będą współdziałały ku czemuś dobremu. Więc jak zabierzesz mi z mojej relacji z Panem Bogiem jakieś właśnie. Moment przeżywania też tego moich emocji eee no to coś tracę, więc dlatego ludzie podnoszą ręce, dlatego mamy takie ekspresje, bo chcemy nie mieć tych ograniczeń, mieć tą wolność. A dlaczego tak? To można, wiesz, różne rzeczy opisać, tak? Mogę powiedzieć, jak moje dziecko, kiedy przychodzi do mnie małe, do mnie taty, wyciąga do mnie ręce, żebym wziął... Niektórzy tak to opisują. Niektórzy mówią, że podnoszą ręce w ten sposób, w takim geście przyjmowania, tak? Że, że otwartość wykazuje... Są przeróżne, y, przeróżne, słyszałem, że tak powiem, y, interpretacje. Y, mówimy o, o tym, aby podnosić czyste ręce w modlitwie, tak? Więc przeróżne, przeróżne interpretacje, ale dla mnie osobistą kluczową jest to, że. Y, Angażuje się po prostu cały. Czytamy o Dawidzie, który w Starym Testamencie jest moment, w którym tańczy, tańczy przed Panem. Ludzie wręcz patrzą na niego, że jest to coś takiego wiesz, ekscentrycznego, nie okej, okay, ale jest przykładem człowieka, który wierzy w Boga, zna Boga, cieszy się przeżywaniem życia razem z Bogiem i wyraża to również po prostu tańcem, ciałem. I chcemy, żeby ludzie czuli się do tego wolni. Damian, czyli mieliśmy czy uwolnieni, tak. Uwolnieni powinienem powiedzieć. W tym wolni, jakkolwiek. Mieliśmy wobec tego ten czas uwielbienia. To jest profesjonalny zespół, bo to, bo to są profesjonalni muzycy, prawda? Wiesz, co? Większość ludzi, którzy na przykład w naszym kościele ma ten element służby, bo mówimy o służbie, tak? Czyli może się zaangażować, możesz coś robić w ramach bycia częścią kościoła. E Niektórzy są faktycznie muzykami, bo zawodowo się tym zajmują w swoim życiu w różnych formach, a niektórzy robią to hobbystycznie, i akurat Kościół jest taką przestrzenią, gdzie mogą tego talentu, tej swojej umiejętności. Czy tą umiejętność wręcz rozwijać. Więc to jest mieszanka. To nie są ludzie, których opłacamy czy ściągamy, żeby nam zagrali. Nie, to są ludzie, którzy właśnie mają takie obdarowanie, taki talent. Yy, mamy grupę muzyczną. To znaczy, że jest grupa ludzi, którzy się zgłaszają. i Mają jakiś tam grafik, że w tym. Tak, w zapisują dzień. się na grafik, mają próbę, przychodzą wcześniej, oczywiście przygotowują się i razem, razem grają. Więc to jest taki, taka formacja na, na bożeństwo. Czyli nie ma, nie ma organisty. Wiesz, że ja kiedyś rozmawiałem z organistą w jednym z kościołów i on mi powiedział, że um, są, są takie pieśni, których nie można zagrać podczas mszy. Że dopiero po całej mszy, na tak zwane wyjście, można zagrać na przykład y, taką pieśń y, Abba, ojcze. Mhm. Że ktoś to zatwierdza, wiesz o co chodzi? Nie, że, nie, że. Instytucja. Okay. Że instytucja zatwierdza, jakie mogą być pieśni w trakcie. Rozumiem, że tutaj nie ma. Może, jest wachlarz pełen. Skąd wy to czerpiecie? To są amerykańskie worship. Wiesz, co polskie. Zagraniczne, różne pieśni. Teraz nawet w Polsce jest kilka projektów, które właśnie mają pomóc uwolnić ludziom kreatywność. Wierzymy, że Pan Bóg stworzył nas z Bogiem kreatywnym i w każdym z nas jakąś kreatywność też zostawił w różnej formie. To, co robimy teraz, jest jakąś formą twojej kreatywności. Coś przywołujesz do istnienia, czego nie ma. Ludzie mają obdarowanie muzyczne i faktycznie mogą tworzyć pieśni. Pisać pieśni, potem się nimi dzielić, więc e, czasami w kościołach korzystamy z zagranicznych, a czasami ze swoich, więc jest to bardzo duża mieszanka. E, psalmy są pieśniami, które były pisane w starych czasach. Niektóre z nich adaptujemy w nowej aranżacji, aby tymi słowami e, coś robić, ale e, jeżeli pytasz, skąd my je bierzemy, to bierzemy je z różnych, z różnych miejsc. Łatwo wziąć zagraniczne pieśni, ponieważ w świecie protestanckim, czy w ogóle w świecie takim, wiary i uwielbienia, wyrażania tych śpiewów oczywiście są popularniejsze zespoły mhm. i są mniej popularne, więc jak weźmiesz popularną piosenkę, którą ludzie mogą mieć na Spotify, na YouTubie, znają, to oczywiście łatwiej, żeby później też się wspólnie razem zaśpiewać, niż się uczyć czegoś co tydzień od zera, więc yy, wiesz, warto po prostu wiedzieć, że Protestantyzm, jakkolwiek byśmy używali tego określenia, bo ono jest właściwe, a jednocześnie ja się z nim nie utożsamiam, jakoś nie wiadomo jak, ponieważ. Nie protestujesz. Nie... Ja nie protestuję przeciwko czemuś i nie zacząłem być wierzącym przez protest. W zasadzie rozumiem historię, że w pewnym momencie kościół, który jest, mówimy o czasach reformacji, dochodzi do miejsca, w którym posiada informacje, ma autorytet, czyli ma wpływ na ludzi, którzy są odbiorcami w pewien sposób tej nauki i dochodzą do miejsca, w którym ktoś dochodzi, znaczy inaczej, ktoś dochodzi do miejsca, w którym też zaczyna o tym myśli mówić, nie, to bez sensu, w sensie nie może nie mogą ludzie odpustami mieć wpływ na to, co się stało z ich ludźmi po, e, po co się dzieje z ludźmi po śmierci. I, I tego typu rzeczy zaczynają budzić jakąś niezgodę, ta niezgoda zaczyna budzić jakieś e, Odłam, odejście, i tak naprawdę gdzieś patrząc teraz na 2000 lat historii Kościoła, mówiąc o jakimś protestantyzmie, to mówimy po prostu o tym, że w pewnym momencie e, różni ludzie zaczynają tworzyć coś inaczej, ponieważ. Są częścią e, czegoś, co być może zaczyna e, nie wyglądać tak, jak powinno, jeżeli chodzi o Kościół. Stawać, stawiać priorytety na miejsce, które w ogóle nie prowadzą tak naprawdę do osobistej relacji z Bogiem, nie, nie, z Bogiem nie opowiadają historii e, Boga, który stwarza nas z miłości do relacji ze sobą i odkupuje nas e, na krzyżu, abyśmy byli wolni e, i abyśmy mogli odkrywać swoje powołanie, tylko zaczyna się coś innego. Więc później, więc budzi się jakiś protest, budzi się jakaś niezgoda i ktoś tworzy coś swojego. Więc dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie jest dużo kościołów, właśnie wolnych. To znaczy, my na przykład jako społeczność chrześcijańska północ jesteśmy jak niezależna taka. Parafia. Mamy, jesteśmy częścią Kościoła w Polsce, Kościoła Chrystusowego, bo te organizacyjne rzeczy istnieją, są, e, są urzędy w kraju, są, są jakieś procedury. Biskupa też macie? Tak, ale co do zasady, jesteśmy taką niezależną wspólnotą pod względem tego, co i jak robimy. E, wybieramy być w relacji z innymi, bo chcemy, bo wierzymy, że jest jeden Kościół, tak naprawdę. Jeden Jezus Kościół buduje, i nie jest to tylko społeczność chrześcijańska północna. My jesteśmy częścią ciała Chrystusa, czyli całego kościoła. Eee, a jak ludzie są różni, tak samo różne są te wspólnoty. Więc dla niektórych pasuje bycie częścią kościoła, który jest tradycyjny, eee, dla innych pasuje bycie częścią kościoła, który jest głośny, eee, naturalny, zupełnie, zupełnie inny. Yy, więc myślę, że jest nas tak dużo, jesteśmy tak różni, że, że się zmieszczą przeróżne formy. Yy, a mówiłem o tym po to, żeby powiedzieć, że protestantyzm zaczął się od tego, że po prostu ludzie zaczęli robić coś swojego. Więc tak samo robią swoje pieśni, tworzą swoje pieśni, nie tylko biorą jakieś ustalone, ale właśnie kreują, yy, tworzą, uwielbiają w sposób nowy. I tak samo jak są pieśni nowe, tak samo są wspólnoty nowe, tak samo są formy nowe, ale celem jest to, aby spotkać się osobiście z Bogiem i móc robić to jako wspólnota z innymi ludźmi, forma jest dowolna. Uwielbienie, modlitwa, i później przychodzi, wychodzi pastor z skazaniem. Tak jest. No i tutaj raczej to są takie nawiązania do, właśnie do, do Biblii. Gdzieś może być tak, że pastor coś nie wiem, coś mu się przyśniło, coś, ta, coś, tam, coś tam Pan Bóg go w jakiś sposób naprowadził na, jaką, na jakąś myśl. I on to jakby w takiej formie słownej przedstawia. Trochę taka instrukcja obsługi dla tych, którzy po prostu nie, nie wiedzą, jak, jak, jak to wygląda. To jest bardzo zbliżone do, do, do tego, co jest w Kościele katolickim, prawda? Takie kazanie. Myślę, po prostu... że, myślę, że Biblia, jako, e, jako podstawa wiary jest, jest dość oczywista. E, cały. Klucz polega na tym, żeby faktycznie kazanie było nauczaniem Biblii? Jakbyś poszedł do szkoły na lekcję historii, jest jakiś podręcznik historii na podstawie tego podręcznika się idzie, do niego się zagląda. Tak samo będzie w przypadku innych przedmiotów. W kościele mamy Biblię i zadaniem kazania, zadaniem pastora, księdza, kaznodziei, jakkolwiek jest to, aby nauczać tego podręcznika, tego słowa. E, więc, więc w jaki sposób? którą część, w jaki fragment się wybierze na daną y, niedzielę, to jest, to jest osobny temat, ale co do zasady kluczowe jest to, że kazanie jest nauczaniem Słowa, a wierzymy, że Słowo Boże ma moc, że nigdy nie wraca puste. To znaczy, że jeżeli czytasz Słowo, y, masz kontakt ze Słowem, słuchasz nauczania Słowa Bożego, to staje się to jak takie lustro, w którym możesz się przejrzeć. Faktycznie, coś zobaczyć o sobie. Jest to też jak ziarno, coś siejesz do swojego życia, i to może e, sprawić, że pewne rzeczy się pojawiają, ale samo Biblia zawiera fragment, który mówi, że kiedy Bóg daje, posyła swoje słowo, ono nigdy nie wraca puste, ono zawsze wykonuje swoją pracę. To znaczy, że faktycznie to nie jest tylko przedstawienie jakichś informacji, które dane, które przyjmujesz ale wierzymy, że Słowo Boże ma, ma moc, że pracujemy nad swoim sercem, chcemy przemieniać swoje życie, nie chcemy tylko już przyjść, pośpiewać i tak dalej, ale chcemy faktycznie przemieniać swoje życie, wzrastać w wierze i podstawą do tego wszystkiego ostatecznie, a nawet początkowo i ostatecznie jest jednak Słowo Boże. W pokazaniu jest yy, ostatnia taka pieśń? W naszym przypadku tak. Połączona również z, też z jakąś tam modlitwą, prawda? Yy, I ogłoszenia duszpasterskie. Kościelne informacje, Kościel. co się dzieje, tak co się możesz zaangażować. Yy, Okej. Okay. Yy, to sobie opowiedzieliśmy, jak wygląda to nabożeństwo yy, na podstawie społeczności chrześcijańskiej północ. No, wy, wy jesteście bardzo mocno technologiczni, prawda? No bo yy, też miejsce, w którym, w którym tam. Są te spotkania, to jest no, tak, jakbym odpalił na YouTube jakiś amerykański kościół, taki protestancki. No, scena wręcz się dzieje, światło, to wszystko, to wszystko jest też moim zdaniem, moim zdaniem, wpływa na, na to zbliżenie się do, do Boga. To ma znaczenie, ten klimat. Gdyby to była taka biała sala, wiesz, bez jakichś takich. No nie wiem, to ja, ja jestem. Może dusza artystyczna to przeze mnie przemawia, ale wiem, że, że, że to, to może mieć znaczenie, że to jest też w, w takiej innej oprawie. Dobrze, to wróćmy teraz do tych różnic. I powiedzmy o, o chrzcie. Mhm. W kościele katolickim do chrztu podaje się małe dziecko, z reguły niemowlę, ileś tam, nie wiem, miesięcy. I yy, a tutaj yy, chrzest polega na takim świadomym wejściu do, do, do wody właściwie na rękach właśnie tego pastora, który, który pomaga. I, I opiszmy, jak to wygląda, ten chrzest. Yy, to czekaj, weźmy jakiś zamiennik na to, na, na, na to protestant, na, na protestantyzm, co, co byśmy użyli, opowiedz mi o chrzcie jakim. Wiary. O chrzcie wiary, dobra. Yy, no tak, no, będąc przy różnicach, jedną z podstawowych różnic jest to, że tak my nie chrzcimy dzieci, my chrzcimy ludzi, którzy świadomie decydują się wyznać wiarę w chrzcie. Chrzest jest zanurzeniem. To słowo wręcz to oznacza. Więc można tylko sprostować, że w kościele katolickim też nie jest tak, że tylko dzieci się chrzci, ponieważ gdybyś nie miał kontaktu z kościołem katolickim, chciał stać się częścią kościoła katolickiego, nawet jako dorosły człowiek, to również zostaniesz ochrzczony. Więc sprostujmy tylko tą stronę. W naszym przypadku trzymamy się interpretacji, trzymamy się praktyki chrzczenia ludzi świadomych, że to jest świadome wyznanie, wiary i robimy to przez pełne zanurzenie w wodzie. Mamy taki mały basenik, mniej więcej wielkości tego stołu. Kiedyś ktoś mnie pytał, co to jest. Sam nie wiedziałem, więc zgooglowałem, bo już on był u nas. Jest to formalnie na eliksie basen na Karpie. <laughs> w każdym razie wystarczy mieć jakikolwiek basen, jakikolwiek źródło, jakikolwiek zbiornik wody i robimy to przez pełne zanurzenie i wynurzenie. Dlaczego tak? Czytamy w Biblii, że chrzest generalnie jest. Tak? Czytamy, że, że jest Jan, chrzciciel, chrzci, nawet Jezus yy, bierze chrzest. I jest to coś, co się wtedy dzieje, dotyczy ludzi dorosłych. Jest to chrzest y, ku upamiętaniu. Później, kiedy Jezus umiera, Zmartwychwstaje, wstaje, y, kościół się rodzi, widzimy, że Duch Święty sprawia, że coś się zaczyna dziać, czy tam dzieje apostolskie. Ale Jezus, kiedy wypuszcza uczniów, spędził, powołał uczniów, spędził z nimi około trzech lat, y, zostawił im służbę, aby budowali kościół to mówi do nich, aby szli na cały świat, uczyli przestrzegać wszystkiego, co On e, przekazał i aby chrzcili ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc biblijne, koniec Ewangelii Mateusza jest bardzo prostym takim przekazaniem do uczniów, że hej, teraz to, co macie robić, będziecie budować Kościół, co to znaczy? Będziecie uczyli ludzi e, tego, co ja zrobiłem, tego, co powiedziałem e, i będziecie też ich chrzcić. A więc jakby wracając do Biblii jako podstawy, Bierzemy to. I teraz różnica, dlaczego my chrzcimy dorosłych, a dlaczego nie chrzcimy dzieci, jest, wynika z interpretacji, że chcemy, widzimy ludzi, którzy wyznają wiarę. Jako świadomi, tak? Jeżeli ja uwierzyłem, co to znaczy uwierzyłem, mówiliśmy na początku o tym nawróceniu, tak? Mój, w moim przypadku mam lat 18, jestem zawieszony między dwoma światami, trochę jestem w kościele, bo już od dwóch lat wtedy yy, stałem się częścią, chodzę na jakieś spotkania młodzieżowe, mam jakieś relacje i jestem częścią kościoła, ale mam też swoje relacje w szkole, yy, jest też alkohol, są też imprezy, jestem tak w dwóch światach. Więc nawet jak mnie wtedy pytano, to mówiłem bardziej o sobie jako wierzący niepraktykujący. Więc jakaś wiara w istnienie Boga jest, ale na, nawet jestem częścią kościoła, ale nie ma to większego wpływu na moje życie. Więc przychodzi taki moment, w którym coś decydujesz o sobie, tak? Bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, w jakim kierunku ono podąża, jaki, jakie miejsce zajmie wiara, na ile Bóg, Jezus, na ile cała ta historia jest czymś osobistym dla ciebie, nie dla twojego taty, mamy, dziadka, tradycji, w której się wychowałeś, ale dla ciebie. I chrzest jest właśnie takim przypieczętowaniem, że wyznaje, że ja ja, Damian, wierzę, że Jezus Chrystus zmarł za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego zbawienia, że to się stało dla mnie. I chcę po prostu mieć z Nim relację, chcę z Nim, chcę z nim żyć, chcę Go naśladować. Chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa, a więc chcę żyć tak jak On. Więc y, chrzest jest tego zwieńczeniem. symbolikach chrztu jest... Y, jest bardzo prosta, ponieważ kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, mówi o tym, żeby wejść do Bożego Królestwa, do rzeczywistości, którą on, do której On nas zaprasza, która jest trochę inna niż ten świat naturalnie. Eee, mówi, że musisz się na nowo urodzić. Więc normalne pytanie, jakie zadaje starszy człowiek do drugiego starszego człowieka, mówi, jak mam to zrobić? No przecież nie wejdę z powrotem do łona mamy. Więc Jezus mówi, że nawet tego nie wiesz, jesteś nauczycielem w Izraelu i... I on mówi o czymś, co się dzieje w nas duchowo, że to jest prawdziwa rzecz, jest to, jest to faktyczna rzecz, która się dzieje w Twoim życiu, że możesz się duchowo narodzić. Ten nawrócenie jest momentem, w którym świadomie nawrócenie, czy idziesz w jedną stronę, decydujesz się iść w drugą stronę, uświadamiasz sobie, że potrzebujesz łaski, potrzebujesz Zbawiciela, że Jezus. Musiał wycierpieć na krzyżu, zapłacić tą cenę, ponieważ faktycznie było co, za co zapłacić i mam w tym swój udział, i tak samo chcę mieć swój udział w tym zbawieniu. Więc zanurzasz się na symbol śmierci, tak jak Jezus umarł, i wynurzasz się na symbol zmartwychwstania do nowego życia. Tak to wygląda. I nie jest to tylko symbolika, ale jest to zewnętrzne pokazanie czegoś, co wierzymy się faktycznie dzieje w naszym wnętrzu. Jeżeli Zastanów się, dlaczego apostołowie byli w stanie kontynuować misję Jezusa, oddawać swoje życie za prawdę Ewangelii, cały ten okres, który nie był nikomu pomocny w przeżywaniu łatwego, miłego życia, prześladowania chrześcijan. My dzisiaj znamy zupełnie inny kontekst, tak? Włączam YouTube'a, mam kazanie, mam Biblię, audio, mam dostęp do wszystkiego, ale dlaczego ktoś miałby cenę płacić za tą relację, za tą wiarę? No jednak coś osobistego przeżyłeś, jednak coś osobistego doświadczyłeś. Ja doświadczyłem Boga, który bierze e, mnie, brudnego, e, grzesz, grzesznika, czyli nie robię rzeczy tak, jak powinienem, krzywdzę innych, e, krzywdzę samego siebie. Bierze mnie i jest w stanie być ze mną w tej relacji i powiedzieć, że to w tej relacji będziesz się zmieniał. Jak nasze polskie przysłowie mówi, kto z kim przystaje, takim się staje. Bóg nie czeka, aż staniesz się doskonały, idealny, poukładasz swoje życie, aby do Niego przyjść. Tylko On mówi, taki jaki jesteś, możesz przyjść. Wyznaję tą wiarę, że okej, okay, zamykam ten cały rozdział. Nie chcę, aby to była część mojego życia. Chcę iść za Jezusem. Więc chrzest jest nie tylko wyznaniem, nie, nie jest też dla nas... Zwieńczeniem jakiegoś świętego życia, ale jest wyznaniem początku, kierunku, że ja chcę iść z Bogiem. Dlatego chcimy ludzi w wieku świadomym. Mogę tylko dodać, że ponieważ jest to. Gdybyśmy poszerzyli tutaj dzisiaj widownię o jakiegoś księdza, głęboko wierzącego katolika, czy inne tradycje, ja na przykład nie kruszę kopii o, to, o tą interpretację. Wiem, że zakorzenienie chrztu dzieci jest w tym, że czytamy w Biblii, czy kiedy, kiedy ktoś przychodził do wiary, jest na przykład napisane ochrzczono jego i cały jego dom. Więc kiedy studiowałem teologię, mówią, że skoro cały dom, to być może dzieci też. Jakkolwiek. I że ten znak włączenia w kościół, to wszystko okej. Okay. I my jesteśmy w idealnym, mamy już tyle historii za sobą, żeby wiedzieć, że się rozbijamy często o interpretacje o praktyki, które są z jednej strony ważne, a z drugiej strony wtórne, ponieważ relacja jest ponad nasze interpretacje, miłość jest najważniejszym przykazaniem. Mamy kochać Boga, kochać ludzi. Jezus, kiedy umiera na krzyżu z dwóch, dwóch skazańców razem z Nim, Jeden nie ma czasu ani wyznać wiary w Chrzcie, ani, ani wziąć bierzmowania, ani żadnych innych praktyk e, wykonać. Jedyne co ma to wyznanie wyznanie, że on wierzy, że on jest Synem Bożym i Jezusowi to wystarcza. Więc my staramy się być posłuszni i praktykować to, jak wierzymy, że Biblia e, opisuje pewne rzeczy, a z drugiej strony to nie mogą być e, najświętsze świętości. Ponieważ najświętsza świętość to jest Bóg, który jest miłością. Inny mamy być rozpoznawani po miłości. Więc ja nie, nie kruszę kopii o to, że my chrzcimy tak, ktoś inny chrzci inaczej. Ponieważ najważniejsze jest to, czy człowiek dochodzi do osobistej relacji z Bogiem i czy staje się człowiekiem, który jest w stanie kochać Boga i kochać ludzi. Było o odrodzeniu, a teraz będzie o śmierci. Parę dni temu zmarła moja stuletnia babcia. E, I y, jakieś półtora roku temu, y, bardzo, bardzo, bardzo osoba bardzo wierząca, niestety z racji swojego zdrowia nie, nie chodziła już do kościoła. Y, pewnie towarzyszyła jej telewizja, y, jakaś musza dostępna w radiu. Y, ale jak ja do niej przyjechałem te półtora roku temu, wiedziałem, że babcia już jest taka sędziwa, już swoje, swoje przeżyła, jak to się mówi. I mówię, mówię jej tak. Babciu, a ty nie chciałabyś się z Jezusem spotkać? Oj, bardzo bym chciała. A dlaczego byś się chciała? No bo tam jest tak dobrze. Ja mówię, babciu, no to ty musisz koniecznie tam iść. I teraz moje pytanie jest takie. Czy to mogło być wyznanie tej przynależności do Boga? Czy moja babcia pójdzie do nieba? Pytam cię, pastorze. Mm. No, odpowiadam ci, nie sądźcie, abyście sami nie byli sądzeni. Jestem bardzo ostrożny w tym, żeby oceniać, kto gdzie idzie, na jakiejkolwiek podstawie. Wierzę, że Pan Bóg jest Bogiem, który nas kocha, który dał swojego syna, abyśmy mogli być zbawieni. Wierzymy, że. Możemy się dzielić dobrą nowiną z ludźmi eee, i to, co po stronie drugiego człowieka się dzieje i w jaki sposób. I jest, jest bardzo osobistą rzeczą. I jakie kategorie Pan Bóg do jakichkolwiek słów e, przyjmuje, jest nie moją rzeczą, aby osądzać. Jakbym miał ci powiedzieć po ludzku, po swojemu, myślę, że tak. Myślę, że Pan Bóg nie jest formalistą. Wiesz dlaczego? M Dlatego, że jutro, jutro jest pogrzeb i cała jest, dlatego chcę Cię zapytać też, jak wygląda pogrzeb w, w kościele protestanckim. Bo tutaj ciało jest w kaplicy, ludzie się modlą, już jakby modlą się po śmierci jakby tej osoby. I z, tego, z tej naszej całej rozmowy póki co wnioskuję, że Raczej trzeba było się modlić za życie, a nie po śmierci. Czy nie? Czy modlimy się w kościele protestanckim za czyjąś duszę? Tak jak jest wszystkich świętych i tak dalej. Jest tak, czy nie jest? Nie. Czyli po herbacie? Tak. Okej. Okay. No tak myślałem. No to ja mam nadzieję, że tam babcia sobie... Już yy, yy, tą ciemną doliną nie, 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 nie krąży, tylko, tylko w tej światłości. Wiesz, no, gdybyśmy mieli praktykować inaczej. Nie, nie zgodzę się z przekonaniami innych, innych ludzi. Ja w swoim życiu e, chcę mieć wpływ na ludzi żyjących, bo go mogę mieć. E, wierzę, że Pan Bóg naprawdę otworzył nam drogę do siebie. Że jest pełen łaski, że możemy mieć wpływ na ludzi w taki sposób, że przede wszystkim ja swoim życiem mogę dawać świadectwo tego, że On jest dobry, ponieważ ja chcę być kochającym człowiekiem. Ja chcę, aby rzeczywistość Bożego Królestwa, takie niebo na ziemi, mogło się tutaj urzeczywistniać, bo. Niebo i piekło są koncepcjami pozaziemskimi, ale możemy je przeżywać też tutaj. Jezus odważył nam drogę do, do Ojca i mówi, że Boże Królestwo jest pośród nas, więc możesz swoim życiem nie tylko Jego doświadczyć, ale też je rozszerzać i mieć nadzieję wieczną, że właśnie na Ciebie to czeka. Ja jestem spokojny o swoje życie po śmierci, niezależnie od tego, kiedy i jak ono by nastąpiło. Z drugiej strony, piekło może być. Czymś, czymś pozaziemskim, miejscem oddzielenia, złym miejscem, a możesz je przeżywać też tutaj, żyjąc na ziemi. Chcemy, aby ludzie mogli przeżywać życie w miłości. Chcemy, żeby ludzie mogli przeżywać życie doświadczając bliskości ludzi. Przeżywać żyć nie tylko dla siebie, ale żyć dla innych. Tego chcemy się użyć w Kościele, to możemy zrobić. I wierzymy, że Bóg. Zaprasza nas do wieczności ze sobą. E, a teraz, jakbyśmy zaczęli dyskutować o tym, jakbym miał, wiesz, miał wejść w rolę jakiegoś arbitra, kto gdzie i na jakich zasadach będzie wchodził, to mogę powiedzieć tylko tyle. Wierzę, że dzięki Jezusowi Chrystusowi możesz żyć w niebie i że jest tylko z łaski przez wiarę. Nie musisz nic więcej zrobić. Wystarczy wiara. E, ale jakie zdanie trzeba wypowiedzieć? Tego, tego zawahałbym się deklarować, ale nie czuję, że mam wpływ na osoby, które zmarły. Dlaczego miałbym się w takim razie nie modlić za każdą duszę od początku świata? Myślę, że Pan Bóg się, ma swoje sposoby, żeby to rozsądzić. Kiedy byłem nawet dzieckiem, jedna z najprostszych ilustracji, która trochę porządkuje to myślenie, to jest też pytanie, które ludzie zadają często a propos śmierci ludzi, którzy. Nigdy nie usłyszeli Ewangelii, nie mieli szansy w ogóle spotkać się z Bogiem i tak dalej. Wiesz, cały ten, cała ta strona, że tak powiem, wychodzi z chrześcijańskiej bańki, jesteśmy na innym kontynencie, ci ludzie nigdy nawet nie mieli szansy. Co z nimi? Jest w, w jeden fragment Biblii, który wskazuje na, na to, że Pan Bóg będzie sądził takich ludzi na podstawie ich sumienia. C.S. Lewis w swojej książce dla dzieci w opowieściach z Narni, w jednej tam z ostatnich części, tak bardzo obrazowo to pokazuje, ponieważ cała tam historia dotyczy walki, powiedzmy, dobrych ze złymi. Tam jest Aslan, jako gdzieś tam postać Jezusa, tasz, który jest gdzieś przedstawicielem e, diabła, jakkolwiek, ale jest jakiś człowiek, jest moment, w którym oni wszyscy znajdują się w niebie. I i w tym niebie jest człowiek, który służył w tej armii Tasza. I on sam tak trochę otwiera oczy, nie wie co on tam robi. W sensie trochę, trochę nie wie, jak on się tam znalazł. I tam jest skwitowane to zdaniem, że chociaż całe życie służył temu tam Taszowi, to tak naprawdę żył jakby służył Aslanowi. To znaczy, że on wszystko robił. Na tyle zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoją odpowiedzialnością, rozumiesz, każdy z nas ma jakąś moralność, ma jakiś wpływ na to, że wiesz, że robisz coś dobrego, wiesz, że robisz coś złego, masz jakieś poczucie e, dobra i zła i, i idziesz, idziesz za tym albo na przekór temu, że Pan Bóg to widzi, Pan Bóg w jakiś sposób to honoruje, a często my. Nie mamy opcji osądzić ludzkiego serca, więc apostoł Paweł też w którymś momencie mówi ludzi: poczekajcie, a przyjdzie ten, który osądzi zamiary serc. Wiesz, ja nie, ty nie wiesz, co się dzieje w moim sercu, tak? Mogę być pastorem, a mogę być łajdakiem jednocześnie. Yy, staram się nie być, ale chodzi mi o to, że często widzimy ludzi, chcielibyśmy ich ocenić, ocenić w jakie miejsce poszli po śmierci, yy, ale nie znamy często ich serca. Możemy widzieć ich czyny, ale nie wiemy. Czy płaczą nad swoim losem wieczorem, ponieważ robią coś, czego nie chcą? Apostoł Paweł sam powiedział: To, co nie chcę, to to robię, a to, co chcę robić, tego nie robię. Że po prostu jest z tym problem, mamy z tym problem. Ale często pragnienie, że chcę zmieniać swoje życie, ale trochę nie wiem jak, jest w człowieku, Bóg je zna i, i myślę, że, że to naprawdę wyprowadza gdzieś nasze osądzanie, kto gdzie i, i w jaki sposób w inne miejsce. Co do zasady, ja wierzę, że po prostu chcę prowadzić ludzi do wiary. Jak jest w nich wiara, chcemy ich chrzcić, bo taki jest nasz tor, jeżeli mamy wpływ, jeżeli mamy czas. Ale jest masa scenariuszy, w których nie wiemy, co i jak zrobić. Eee, mam nadzieję i wierzę, że z twoją babcią spotkamy się w miejscu, w którym nie ma bólu i nie ma łez. I chciałbym się powiedzieć amen. Ale <laughs> tak się nie, stanie. Ale jeszcze nie, jeszcze nie kończymy, to co? Bóg jest dobry, czy, czy Bóg jest zły? Bo Bóg ze Starego Test Testamentu zsyłał różne plagi, bo Bóg z, ze Starego Testamentu, ja sobie tak przypominam, jak mama mówiła albo, albo babcia, że nie rób ten, bo ci Bozia coś tam, bo ci zrobi to. I tak dalej. To Bóg jest dobry, czy, czy nie jest dobry? On, on, on jednak ma tą silną rękę, czy, czy jest Bogiem bardziej z Nowego Testamentu, czy ze Starego? Bóg jest bardzo dobry. Jest bardzo, bardzo dobry. Yy, wiesz, czytając Biblię, faktycznie są fragmenty, których możemy dyskutować, ale jak prostej odpowiedzi oczekujesz, Bóg jest dobry. Ja mam problem z ludźmi. Hmm. <laughs> Większość rzeczy... Cała ta koncepcja wolnej woli sprawia, że to często widzisz Boga, który robi coś, co on, mówi, o, on jest zły, ale robi to w reakcji. Jest bardzo logiczny i konsekwentny w tym, że mówi człowiekowi pewną rzecz, naród wybrany, całe te historie Starego Testamentu, są pewne e, jasne oczekiwania, jasne o, objawy Bożej, Bożej łaski, Bożej przychylności, Bożej obiet, ob, obietnice, nawet mówi, daje ci... Błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Wybierz życie, że Bożym pragnieniem jest, aby ci się dobrze żyło, Bożym pragnieniem jest e, to, co było na samym początku opisane jako ten raj, Eden, daje nam przestrzeń, w której możemy żyć. Bierzesz wdech, bierzesz wydech, jesteśmy na planecie idealnie zaprojektowanej do życia, e, jesteśmy skonstruowani tak, że po prostu nasze ciało to jest jakiś event. Mamy dar życia, jednocześnie mamy wolną wolę. Możesz żyć jak tylko chcesz, ponieważ świat nie powstał wczoraj, tylko znacznie dawniej. Widzimy etapy, jak ten świat został przemieniany przez ludzi, którzy popełniają często, po prostu, wy wybierają źle. I widzimy Boga, który często reaguje na, yy, na to zło w Starym Testamencie. Widzimy Boga, który w jakiś sposób wyciąga konsekwencje, które nie są konsekwencjami abstrakcyjnymi, tylko są konsekwencjami. Konsekwencja jest, jest elementem wychowawczym, jest elementem, który po prostu ma miejsce, kiedy się dzieje coś nie tak. Mówimy, że grzech nie jest grzechem, dlatego, wiesz, kiedy grzeszysz, ja nie muszę cię straszyć Bogiem. Ja nie chcę grzeszyć, ponieważ naturalną konsekwencją grzechu jest coś złego. To dotknie mnie albo innych ludzi, ale grzech po prostu taki jest. Dlatego Bożym Pragnieniem jest, żebyśmy nie grzeszyli. Kiedy grzeszymy, coś się dzieje, widzimy Boga, który w pewien sposób w tym przymierzu z Izraelem często się objawia jako ten, który wchodzi, a jednocześnie e, żyjemy w przymierzu, kiedy mówi: Okej, okay, ja już wszystko zamknąłem. Ja e, zamknąłem jakiekolwiek rozliczenie, bo zostało to rozliczone w, w osobie Jezusa Chrystusa. Więc długi temat, wprost mówiąc, ja wierzę, że Bóg jest dobry i ma dobre myśli o nas, dobre plany dla nas, ale grzech i w jaki sposób on wpływa na, na to, co widzimy, co wyzwala, dlaczego jest zło na świecie, nie wierzę w Boga, który rzuca w nas rzeczami, które są złe, po to, żeby się z tego cieszyć, myślę, że jest... Przeciwnik Boży, który zdecydowanie ma cały arsenał do tego, żeby nasze życie utrudniać. Kłamstwo jest jego ulubionym narzędziem, abyśmy żyli w kłamstwie o sobie samych, abyśmy żyli w kłamstwie o Bogu i aby używać przeróżnych okoliczności do tego, aby tylko te kłamstwa wzmacniać. Więc prawda, w którą ja wierzę, że jest taka, że Bóg jest dobry. Bóg stworzył nas po to, aby dzielić się swoją miłością, a to znaczy, że ja mam tożsamość kogoś, kto już jest kochany. I nie muszę tej miłości szukać w innych ludziach. Więc yy, ta osobista relacja z Bogiem naprawdę sprawia, że często doświadczenia, które. Czy jesteś ich obserwatorem, tak jak te biblijne, czy często wokół ciebie, często w tej osobistej, yy, w osobistym spotkaniu z nim. Kiedy masz takie przeświadczenie o tym, jaki on jest, jaki jest jego charakter, jaka jest jego, e, właśnie, natura, naprawdę przechodzisz inaczej. Czasami spotykam, miałem rozmowy z ludźmi, którzy mają większy problem z koncepcją śmierci, zwłaszcza takiej niesprawiedliwej, jak dzieci i tak dalej, którzy byli cię o to obserwatorami zaprytać. tych zdarzeń niech tymi, którzy byli faktycznie ich uczestnikami. Ponieważ ci, którzy byli uczestnikami takich doświadczeń i mieli relacje z Panem Bogiem, to właśnie Pan Bóg był tym, który ich przez to przeprowadził, nawet jeżeli nie mają do końca pytań, nie mają do końca odpowiedzi na swoje pytania. A ci, którzy są tylko obserwatorami, po prostu zamykają się w błędnym kole, że chcielibyśmy, żeby wszystko było dobrze. Pan Bóg obiecał, że wszystko będzie dobrze w niebie. Jesteśmy w czasie pomiędzy, według biblijnej historii, więc dobry Bóg prowadzi nas do tego miejsca. A jednocześnie nikt w tym życiu. Nie doświadczy czegoś takiego, że, nic, że jak jesteś wierzący, to deszcz na ciebie nie spadnie. Spadnie i na ciebie, i na innych taki sam. Możesz po prostu inaczej przechodzić przez te okoliczności. Właśnie uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać o to, że wiesz, z jednej strony masz obraz jakiegoś, zdefiniujmy go, jak użyłeś tego słowa, wajdaka, który po prostu plącze się po osiedlu i na, 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 na czterech łapach, jak to się mówi, a masz z, z drugiej strony osobę, która jest wierząca, jest dobrą osobą, dobrze żyje i, i ginie w wypadku samochodowym, albo. Umiera na raka. Panie Boże, jak mogłeś do tego doprowadzić? Tak ludzie mówią. Ja też tak mówię. No już, Panie Boże, widzisz, nie grzmisz. No to jest naturalne, co mamy zrobić. Nie mam wszystkich elementów tej układanki. Mogę tylko zakładać i tak w swoich osobistych jakichś doświadczeniach zakładam, że są rzeczy, których nie wiem. Że są rzeczy, o których nie wiem. Ja bym ich nie pociągnął w ten sposób, ale dlaczego Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy, bo mówimy o, o czymś takim? Cała historia Hioba tak? zaczyna się od Boga, który dopuszcza pewne okoliczności. że Myślę, że różnica w całym tym naszym podejściu do dobra i zła jest taka, że naszym największym celem jest to, żebyśmy byli szczęśliwi, że nam się nic złego nie działo. A Boża jest inna. I widzisz tu jest problem, ponieważ historia Hioba, Hioba właśnie to pokazuje, że nadrzędną rzeczą, którą Pan Bóg chce, jest to, żeby człowiek Jego poznał. Że On jest dobry, że on jest miłością. I Chob, który ma wszystko, traci wszystko, przechodzi przez swoje cierpienie, na końcu rozmawia z Bogiem, mówi ja Tobie tylko słyszałem. Teraz to ciebie naprawdę znam. Parafrazując. Więc wiesz, Pan Bóg może używać okoliczności, które dla mnie są złe, po to, żeby nawet jak używają, używa Piotr jak złoto wypróbowane? Tak? Tych okoliczności, więc Nasza koncepcja szczęśliwego życia jak w niebie, że to o to chodzi, no to, to jest faktycznie coś, jest czekiem bez pokrycia. Tego nikomu nie obiecuję. W niebie tak. Tak tam jest opisane, że nawet będzie lepiej, nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak będzie dobrze. Ale tutaj w tym świecie, no niestety, troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie. Ja też nie wiem. Mm, ale teraz dopiero <grym> będzie. Się działo. Ty byłeś w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Zdarzyło mi się. A uczestniczyłeś w jakimś nabożeństwie, w takim dużym kościele? Tak. Jaki to kościół? W kościele Gateway, w kościele Bethel, w nabożeństwie. No chyba na takie niedzielne nabożeństwo, to w tych dwóch się złapałem. Jest klimat. Co? No. No właśnie, yy, powiedz mi, czy w Europie ludzie się wstydzą yy, swojej yy wiary chrześcijańskiej? Bo jak mam ten świat Amery Ameryki, przynajmniej ja go znam, yy, byłem dwa razy, ale nie, 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 nie byłem nigdy na nabożeństwie. Na, na ale, wiesz, kła kładziemy w sądzie rękę, na, przysięgamy na, na, na Biblię. Mhm. A yy, da, w Europie chyba. Nie dzieje się zbyt dobrze z tym chrześcijaństwem naszym, co? Ja nie wiem, czy akurat takie przykłady to jest niesamowity dowód chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych. Mamy doświadczenia w Europie kościoła, który już na szczyty władz i wpływu na społeczeństwo i życie społeczne miał, jakby miał taki okres. I widzimy, że to jest totalnie religijna sytuacja, która wcale nie sprawia, że ludzie są wierzący, tylko że uczestniczą w jakiejś kulturze, która wymaga na nich jakiejś praktyki wiary, jak nałożenie na Biblię rąk, chociaż oni, dla nich ona nie, nie reprezentuje żadnej wartości. Zapytałbym o ten wstyd, czy, czy my się wstydzimy? Tej naszej religijności. Czy my się wstydzimy, że wierzymy? Ja wiem, że to jest pytanie dosyć takie ogólne i, i, i wymagające, żeby, żeby jednak określić się i stanąć po, po, po jakiej stronie, ale no, obserwuje się laickość Europy. Obserwuje się napływ islamu do Europy. Nie ma Gwałtownych reakcji potępiających y, jakieś akty, y, które zdarzają się, obrażenia uczuć religijnych, chrześcijańskich. A gdyby takie akty zdarzyły się po stronie islamu, podejrzewam, że, że po prostu taka Francja to już była dawno w płomieniach. Wiesz, o czym mówię. No i stąd moje pytanie. Podałem Amerykanów jako przykład tego gospelowego podejścia do, do, do wiary. Tak? Mamy aktorów, mamy muzyków. Kanye West nie boi się mówić o Bogu. Denzel Washington mówi, put God first. No to, a co my Polacy mówimy? Zobacz, co ja dzisiaj robię. Na kanale, na którym y, był detektyw Rutkowski, na którym y, y, był y, y, taki, taki, owaki i tak dalej, był ksiądz, dzisiaj jest pastor. Ile tu będzie wyświetleń takiego filmu? No, trzy. Cztery. <laughs> Rozumiesz, o czym mówię? Jakie jest Twoje. Jakie są Twoje uczucia? Jakie towarzyszą Ci uczucia w związku z tym i szeroko geopolitycznie, teraz mówię, o tym chrześcijaństwie naszym w Europie? Globalizacja, myślenie wiesz, globalne o wszystkim, jakby zapędzane z taki kozi róg, bo ono pokazuje dużą skalę jakieś tendencje na które, i głosy, na które mają wpływ konkretni ludzie. A kompletnie nie widzisz właśnie tego pojedynczego człowieka, co się dzieje z nim i tak dalej. Na przykład sam fakt, że wiesz, taki kościół jak nasz, jesteśmy kompletnie niezależni. To znaczy, że państwo nas nie utrzymuje finansowo. Jesteśmy po prostu grupą ludzi, która zrzuca się razem na to, żeby coś powstało. I mamy Dzięki temu swój budynek, mamy jakiś budżet na swoje działania, jeździmy na misje do różnych miejsc, mamy działalność duszpasterską, poradnie, mamy cały swój taki mikrokosmos, zupełnie niezależny, który ma wpływ lokalnie na jakieś 1200 osób plus ludzi online. I mamy relacje z takimi wspólnotami w Warszawie, w Polsce i za granicą. Jest cała sieć, cały świat, w którym ja żyję, o którym. Być może inni nie wiedzą, że w ogóle jest, bo nas nikt nie nagłaśnia. Więc oddolnie często zobaczysz, że bardzo dużo się dzieje w takim świecie wiary. W mediach tego nie zobaczysz, globalnie też nie i nawet nie wiem, czy bardzo by mi zależało, żeby tak było. Myślę, że tak, ludzie się wstydzą, ponieważ jakbym. Yy, jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie historii. tak? opisując, bo jest to moment, w którym to, co do tej pory było niepodważalne, tak, jak tradycja, nawet w naszym kraju, starsze pokolenie, nawet jak ostatnio oglądałem jakąś sondę uliczną w kontekście kościoła, starsze pokolenie mówi, my w tej wierze się wychowaliśmy, my w tej wierze umrzemy. Młodsze pokolenie mówi, nie, kościół, absolutnie, ja tam nie chodzę i ma, ja całkowicie rozumiem argumenty młodego pokolenia. Informacje, jakie dostają E, w czym uczestniczą często. E, świadomość własnego życia, że to nie ma żadnego przełożenia, mi, mi to nic nie daje. Nie. Tradycyjna, religijna, jakaś chrześcijańska koncepcja e, ja uważam, że rozdała dużo czeków bez pokrycia, ponieważ dużo opowiadała, dużo wymagała, a nie dała za dużo. Nie dała tego, co ja mam na przykład w swoim doświadczeniu e, że hej, ja go poznałem osobiście, ja dlatego robię to co robię. W sensie to jest bez sensu. Ja mam 30 lat, trójkę dzieci, jestem pastorem w kraju, w którym nikt nie wie, że pastorzy istnieją. Eee, I rozumiesz, że jakby. Dlaczego ja mam się tego wstydzić? Ja bym się wstydził, gdybym robił coś niedobrego albo coś niezrozumiałego. Ja nie mam się czego wstydzić, ponieważ robię coś, do czego mam przekonanie, co wiem, jaki ma wpływ na moje życie i, i mogę iść pod prąd, że tak powiem. A kiedy nie masz czegoś takiego, nie masz takiej wewnętrznej iskry, przekonania, doświadczenia, to jednak idziesz troszeczkę za innymi rzeczami. Idziesz za trochę za opinią publiczną, co się dzieje, gdzie się dzieje, za tłumem, w którym jesteś, za grupą. Więc ja bym ten wstyd na takim poziomie globalnym utożsamiał z kościołem, który yy, naprawdę to jest moje powiedzenie. Nie musisz się jakby z nim utożsamiać albo inni, ale uważam, że w dużej skali kościół rozdał czeki bez pokrycia. Protestanckie również. W Ameryce byłem i ja nie mam takiego wiesz, przekonania, mając doświadczenia z Europy. E, z kościoła, a, tak, a najwięcej z lasu, gdzie idę sam, i mam spotkanie z Panem Bogiem, modlitwę, z Panem Bogiem osobistą, że. Budowanie zachwytu nad kościołem, który jest taki czy inny, czy byłby wielką tradycyjną konstrukcją jak, jak Kościół Rzymskokatolicki, co jest niesamowite, a jednocześnie jest tam strasznie dużo ludzi, o których wiemy, że coś tam jest nie tak. Chcielibyśmy, żeby coś z tym złem było zrobione. Ale spojrzysz na świat protestancki, jak rozszerzysz skalę tego, to zobaczysz dokładnie to samo co w katolickim. Może nie dokładnie to samo, ale zobaczysz też ludzi, którzy grzeszą, którzy są liderami i którzy swoim życiem nie podparli swojego przesłania, i tak samo z, i z tymi samymi problemami wtedy ludzie zostają. Hej, jestem częścią jakiegoś kościoła, jakiejś wiary, ale nagle widzę liderów, widzę ludzi, którzy nie podpierają swoim życiem tego przesłania, które dają. To jest bardzo duża odpowiedzialność i się bardzo duże spustoszenie, kiedy tak się dzieje. A tak się dzieje w kościele protestanckim również. E, Molestowania, seksualne, e, nie... E, to, co nazywamy świętym życiem, powinno być tożsame z taką służbą. A tak często nie jest. I później konsekwencje są takie, że człowiek się zraża, ponieważ troszeczkę jednak opierał się na tych ludziach, na, na, na ich życiu, na ich wiarygodności. Ja zachęcam do tego, żeby tak nie robić. Słuchaj, ja dzisiaj mogę być i dam z siebie wszystko, żeby żyć y, życiem, które jest czyste. A jednocześnie y, jestem człowiekiem. Nie zakładam upadku, nikt nie zakłada, nikt go nie planuje, nikt nie planuje ślubu z, ro z rozwodem z tyłu głowy, tak? Więc y, zmierzam do tego, że widzisz, masz dostęp do mediów większy niż kiedykolwiek w świecie, masz skalę która w, w kontekście kościoła katolickiego jest ogromna, w kościele protestanckiego kościoła w naszym kraju jest zerowa, jest bardzo mała, można powiedzieć, ale w Stanach jest odwrócona proporcja. Pojedziesz do Teksasu, tam taki protestantyzm jest jak katolicy u nas w kraju. E, dosłownie wchodzisz, do, włączasz radio i tam jakieś właśnie te piosenki, które my musimy na podcaście tłumaczyć, co to jest worship, skąd to się w ogóle bierze. Wiesz, tam w radiu leci. E, tam ta kultura została właśnie w tym, tym przesiągnięta i tam jest masa takich ludzi. Tam jak pytałem ludzi, dlaczego są pastorami, tata był pastorem, rozumiesz, że tam już jest taka sama tradycja, taka sama kontynuacja pewnych rzeczy, której my na przykład nie mamy. E, i takie same są potem też tendencje do tego, żeby wkradła się tam jakaś tradycyjność, wkradła się tam coś, co, e, co sprawia, że faktycznie znowu jesteś pokoleniem, na przykład dzieckiem kogoś, kto jest wierzący i cię rodzice zmuszają, żeby byli do kościoła. Dokładnie te same mechanizmy zaczynają się dziać, ponieważ jeżeli ja swoją wiarę miałbym jakoś zdefiniować i jak jednym słowem miałbym rozdzielić ją od tych różnych rzeczy, które faktycznie sprawiają, że później się czegoś wstydzisz, że ja nie mówię o religii, ja nie zachęcam do religii, która mówi zrób coś, a coś dostaniesz, a jak tego nie zrobisz, to coś jest nie tak. Ja zachęcam do relacji. Relacja, osobista relacja. Osobista relacja z Bogiem i osobista relacja z innymi ludźmi. A ponieważ wiesz, Stary Testament, 613 przykazań, nowy, też bardzo dużo wersetów, Pan Jezus uprosił do takich ludzi jak ja, do jednego. Jakie jest najważniejsze? Kochaj Boga, kochaj ludzi. To nie jest trudne. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz relację z Bogiem osobistą, ze świadomością, że jest kimś, kto Ciebie kocha, dał Tobie życie, ma jakieś powołanie dla Twojego życia, dary, dary talenty, jest, jesteś w stanie to odkrywać i używać, żeby Twoje życie naprawdę było takim życiem wartym przeżycia, w którym Ty masz spełnienie, inni ludzie też są zbudowani. Nie musisz być pastorem, tak? Wiara nie sprawia, że musisz być nagle pastorem. Ja takie akurat, miałem taką drogę. Ale jeżeli jesteś w religii nazywanej właśnie tak, jak trochę to, o czym, o czym rozmawiamy dzisiaj czyli takim tradycją, zadaniami, informacjami bez osobistego doświadczenia, to faktycznie pozostaje ci ukrywać się, bo nie wiesz w zasadzie, czemu w tym jesteś, ale niezależnie katolicki, protestancki czy jakikolwiek inny kościół, Albo, y, albo faktycznie zrezygnować z tego, tak jak wielu ludzi. Opcja druga jest taka, że hej, a co jeżeli jest opcja relacji? Co jeżeli ta wiara może prowadzić do mojej relacji z Bogiem i relacji z innymi ludźmi, do faktycznie takiej wspólnoty, w której e, jakieś życie się dzieje i faktycznie zaczynasz tego doświadczać? Ja tego doświadczam, taki kościół chcemy budować. Chcemy sprawiać, żeby ludzie byli pełni wiary, nadziei, miłości. To jest możliwe, takiego życia chcemy. Eee, sprawiedliwość, pokój, radość te rzeczy są dla nas. Kiedy doświadczasz tego, nie masz się czego wstydzić. Czyli ten kościół jest dla każdego? Zdecydowanie. Przynajmniej tak chcielibyśmy tak powiedzieć. Dla homoseksualnych osób również? Zdecydowanie. I heteroseksualnych też? No to ciekawe. A jakie jest stanowisko odnośnie aborcji? Ja mam trójkę dzieci. <laughs> Ale gdyby przyszła do ciebie yy, obca osoba, pierwszy raz, tam, na elektronową w Warszawie, i powiedziała, pastorze, Coś poszło nie tak, ale słyszałem o takim miejscu, i podchodzę do pastora. I co ja mam z tym dzieckiem zrobić, bo tamtego gościa już nie ma, a nawet, nie, nawet gdyby był, to nie chcę, żeby był. To co byś powiedział takiej dziewczynie? Czy ja bym stawał w miejscu kogoś, kto mówi człowiekowi, jaką ma decyzję podjąć? Nie, no, jesteś pastorem. Możesz wskazać jakąś, jaką, jakąś drogę. Czy z punktu widzenia Biblii, na której się opieramy. Nie, no jasne, mówiąc prosto. Nie nie, nie, tak? nie, nie jestem za tym, żeby ludzie popełniali aborcję. Nie jestem też za tym, żeby kiedy ktoś ma takie doświadczenie, to żebyśmy jako chrześcijanie rzucali w nich kamieniami, ponieważ y, miłość i łaska zobowiązują nas do konkretnych postaw. Wiesz, dużo łatwiej jest powiedzieć jakieś stanowisko typu nie, a dużo trudniej jest powiedzieć: chcielibyśmy stworzyć taką wspólnotę i takie środowisko, że jeżeli taka osoba przyjdzie, to my będziemy w stanie jej pomóc, że nawet jeżeli zdecyduje się to dziecko zachować i urodzić, to pozna ludzi, którzy pomogą jej przejść przez ten sezon życia. Rozumiesz, to jest znacznie trudniejsze, ale jak zostawiamy tylko kierunki, że tak powiem, informacji, to nic, że tak powiem, nie osiągniemy. A jeżeli uda nam się stworzyć taką wspólnotę i być takimi ludźmi, którzy... Słuchaj, to jest twoja decyzja ale chcę ci powiedzieć, że każde dziecko jest darem Boga. Historia twoja może być zupełnie dla nas nieznana, ale chcemy ciebie w tym wesprzeć. Chcemy pomóc ci przejść przez ten sezon życia, jak tylko możemy. To jest znacznie trudniejsze. Można być utopijne, ale bez przesady. No, come on. Naprawdę. Są ludzie, którzy mają e, serce do tego, żeby służyć, żeby pomagać innym. E, sami tego doświadczyliśmy i... Kiedy nie zostawisz człowieka samego, tylko z informacją, osądem, koncepcją, tylko zaproponujesz faktycznie e, iść przez ten sezon, no to troszeczkę mamy większe e, prawo do wypowiadania czegokolwiek. Ale bez względu na to, jak ta rozmowa by wyglądała, e, ja mogę powiedzieć tylko o sobie. No my z żoną, e, Mamy takie doświadczenia, jakie mamy. Kochamy się, jesteśmy razem, tworzymy rodzinę, możemy się cieszyć jasną i ciemną stroną rodzicielstwa. Te doświadczenia, które mają ludzie, którzy zmagają się, że dziecko zostało poczęte z, z historii, którą chcieliby wyrzucić ze swojej głowy, ja jej nie mam. Więc dlaczego ja mam tej osobie yy, decydować za nią? Żądać od niej czegoś. Moja odpowiedzialność jest taka, żeby ją kochać. Mogę wskazać na Boga, który z każdej sytuacji może zrobić coś dobrego, współdziałać ku dobremu. To jest mój naprawdę ulubiony werset, że Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy go miłują. Więc chociaż historia może zacząć się w ten sposób, możemy dać tylko sygnał: Posłuchaj, Pan Bóg może to zamienić w coś pięknego. Jeżeli zdecydujesz się iść w tym kierunku, yy, chcemy ci pomóc, ale później, żeby coś takiego, coś takiego się powie, to trzeba faktycznie na ten czek mieć też pokrycie. Ja Cię zapytałem o te osoby homoseksualne nie bez przyczyny, ponieważ w instrukcji obsługi naszego życia chrześcijańskiego czyli Biblii jest, jest na, w Starym Testamencie są y, jasne informacje dotyczące osób, które nie są heteroseksualne. A ty mówisz, że Kościół zaprasza takie osoby. To gdzieś, Kościół gdzieś Kościół mi tu. Kościół no. Jakby pytasz, dla kogo jest Kościół, jest dla wszystkich, ponieważ nawet jak przy chrzcie rozmawialiśmy, on jest początkiem, a nie końcem. Tak? Nie masz poukładać swojego życia i potem zacząć być wierzącym czy wyznać wiarę Chście, tylko to jest jakiś początek. Więc, jak najbardziej, Kościół jest dla, dla osób każdej, z każdej historii, każdej orientacji i, i z każdego kontekstu życia. To jest chyba bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. A co do zasady, co Biblia na ten temat mówi, co my na ten temat uznajemy, to się wzajemnie nie wyklucza, ponieważ bicie żony jest zdecydowanie grzechem. A jednocześnie jest prawdopodobnie, że w kościele są ludzie, którzy grzeszą w ten sposób, a my o tym nie wiemy. Przychodzą, pokazują nam się jako miłosympatyczna sympatyczna rodzina. Przecież nie zobaczę wielu rzeczy z życia ludzi. Eee a mogą być częścią, rozumiesz, o co mi chodzi, że może być ktoś uzależniony od pornografii, być częścią kościoła, bo nikt o tym nie wie, bo się pewne rzeczy dzieją w ukryciu, których ja nie uważam, że tak Pan Bóg cię wymyślił, żebyś ee, inaczej. Ja nie uważam, że to jest najlepszy pomysł na twoje życie. Żyje inaczej. Zachęcam do innego życia. A jednocześnie moje życie Pan Bóg zmienia w procesie. Jak ja zacząłem relację z Bogiem, to były rzeczy, które robiłem, którymi nie, nie byłem w stanie sobie poradzić, a były rzeczy, których nawet nie uważałem są złe, że powinienem je zmieniać. A dzisiaj, kiedy już jestem z Panem Bogiem 12 lat, ee, to powiem ci tak. To nie był człowiek, który przyszedł do mnie i powiedział, hej Damian, to jest złe, to zmień. Choć miałem takie rozmowy i miał jakieś one wpływ na, na pewne moje zachowanie, Ale najgłębszą zmianę w swoim życiu miałem wtedy, kiedy... Mam ten czas swojej osobistej modlitwy, swojego osobistej, Po prostu ja żyję z Bogiem, chodzę z Bogiem, jakkolwiek to znaczy. To jest najprostsze, jak się da. Modlisz się, czytasz Biblię, myślisz. I Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego daje przekonanie o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. I wtedy, kiedy mam naprawdę sam wewnętrzne objawienie, że coś, co robiłem, jest nie okej, okay, zaczynam nie chcieć tego w swoim życiu, to zaczynam szukać i działać w sposób, który sprawia, że przychodzi jakaś zmiana. Więc bez względu na to, czy ktoś powiedziałby, homoseksualizm jest całkowicie niebiblijny, Boga to nie chwali, czy ktoś by mówił, słuchaj, Bóg kocha wszystkich takimi, jakimi są i możemy być razem w Kościele, jakakolwiek przemiana życia następuje w procesie, a ten proces, żeby mógł mieć miejsce, to człowiek i tak musi być w osobistej relacji z Bogiem. A naszym powołaniem w kościele jest prowadzić ludzi do osobistej relacji z Bogiem. Więc yy, nie mówię, abyśmy nie nazywali rzeczy, co jest dobre, co jest złe, w jakim kierunku w ogóle idziemy, ale nie możemy zamknąć drzwi kościoła tylko dla yy, kogoś, dlatego że uważamy, że nie żyje tak, jak powinien, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy nawet, żeby się nad tym zastanowić. No ale czy ja dobrze rozumiem, że on wtedy powinien w tym procesie nawrócenia odmienić swoje życie, tę seksualność? O, o, o tym mówisz, że jeśli on tego nie zrobi, ja, to. Ja mówię w kontekście ogólnie ludzi, dla kogo jest Kościół, że bez względu na to, jakie kto ma e, opinie, Kościół jest dla każdego, ponieważ przemiana następuje w procesie. Konkretnie, jeżeli chodzi o osoby. LGBT i tak dalej. No. O, one są. Te, te osoby, mam wrażenie, że. Mówiąc prost, ja nie oczekuję, nie żądam od kogoś przemiany. Nie daję mu przyjść do kościoła, daję ci dwa miesiące. Nie wiem, że inaczej, bo ja tak uważam. Nie mam takiej mocy. Nikt ode mnie tego nie zażądał w moich sferach, które dzisiaj wiem, że były nie tak. Nie wiem, czy ktoś ma takie przekonanie. Niektórzy ludzie mają przekonanie e, inaczej współpracowaliśmy w kościele z parami e, czy z osobami homoseksualnymi i to nie jest jedna grupa. Są ludzie, którzy przychodzą, mówią, hej, e, jestem osobą homoseksualną, mam z tym problem i tak dalej. Rozumiesz, że jakby chcą, chcą co, coś z tym zmienić, ponieważ nie chcą tak, e, nie chcą. E, Uważają, że to jest niewłaściwe i chcą jakiejś przemiany, szukają do tego sposobów. Albo życia w celibacie, w czystości, albo, albo jakichś innych dróg. Są osoby, które są utwierdzone, że nie, Bóg mnie kocha, wierzę, że taki mnie stworzył. Nie mam, nie mam, nie myślę o jakiejś przemianie, nie uważam tego za coś złego. Więc co... Ode mnie oczekujesz w takim momencie? Nie? Ja, moją granicą w teologii jest, jest tak naprawdę w tej chwili jedna: nie, nie udzieliłbym kościelnego ślubu dla pary jednopłciowej, bo nie jestem w stanie tego biblijnie obronić sobie. Ale nie zabroniłbym bycia uczestnikiem kościoła komukolwiek, z jakiejkolwiek orientacji, ponieważ uważam, że bycie częścią kościoła to jest zaproszenie do relacji z Bogiem i z innymi ludźmi, i to jest przestrzeń, w której można e, naprawdę doświadczać tego, czego potrzebujemy w swoim życiu: łaski, nadziei, miłości i budować wiarę. A co się z człowiekiem będzie działo w trakcie no my w społeczności chrześcijańskiej północ na wejściu nikomu nie powiemy. Cześć, zapraszamy cię, jesteśmy otwarci dla każdego. Ale za trzy miesiące chcielibyśmy, żebyś był jednak heteroseksualny. No jak mam coś takiego zrobić? Wyobrażasz to sobie. Nie. No ja też nie. Nie wyobrażam sobie, być w, w butach takiej osoby, a skoro mamy traktować innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. To myślę, że ta miłość powinna znajdować swoje drogi. Oczywiście, w kontekście zaangażowania w Kościół, jest to pewna rzecz, której musimy wewnętrznie i każda wspólnota wewnętrznie musi sobie coś ustalić, tak? W jakim zakresie kogoś dopuszczamy do służby i tak dalej, i tak dalej. Więc, my sobie spisaliśmy jakiś wewnętrzny dokument w tym temacie. I dla nas gdzieś ta zasada miłości i relacji jest nadrzędna do komunikowania tego, co jest dobre, co jest złe i czego od ciebie oczekujemy, i to jeszcze w jakimś okresie czasowym. Więc myślę, że można dalej powiedzieć, że jesteśmy otwarci dla każdego. Ale sobie wymyśliłem temat na yy, ten wideo podcast. Jak zaczynałem parę miesięcy temu, to miałem takie wątpliwości, w którą stronę iść. Czy się zaszufladkować, czy zapraszać ludzi, muzyków, artystów, komediantów, księży, pastorów? Okazuje się, że to, że się nie zaszufladkowałem, pozwala mi dzisiaj. Rozszerzać swoje horyzonty i też moim widzom pokazywać różne strony życia, również tego życia duchowego. Tym całym czterem osobom, które z nami będą. Cztery, no właśnie. I zero, zero komentarzy. To się nie zwróci, proszę Państwa. Ten odcinek się nie, nie zmonetyzuje. A może się zmonetyzuje? To nie chodzi o pieniądze. Chodzi o, o, o taką świadomość. Wewnętrznie miałem potrzebę spotkania z Tobą, Damian, dlatego że. Sam obserwuję po swoich znajomych i bliskich, że jesteśmy w momencie, kiedy ludzie odchodzą z Kościoła. Odchodzą z Kościoła katolickiego, szczególnie dzieje się to, też słuchałem bardzo ciekawej rozmowy w, w trzecim programie Polskiego Radia. Dzieje się to głównie w dużych miastach. Dzieje się to głównie wśród młodych ludzi. I jeszcze ten lockdown nieszczęsny, który, który był, też on się do tego przyczynił, że nagle okazało się, że no nie musimy chodzić. Więc jak już nie musieliśmy, to też ten internet niekoniecznie się w niedzielę włączył na, na, na msze, na nabożeństwo, i tak dalej. I teraz, takim moim pragnieniem, jest, żeby dla osoby, która żyje z Bogiem. Dla mnie takim pragnieniem jest to, że ci ludzie, którzy odchodzą z tego kościoła katolickiego, bo przeszkadza im ksiądz, bo przeszkadza im polityka w, w kościele, inne rzeczy, no to takie miejsce, jakie my tworzymy, protestanckie, no to jest chyba świetne miejsce dla takich, którzy odchodzą, ale żeby oni jednak nie odeszli do końca, bo to łatwo jest chyba się zagubić. Ludzie odchodzą od Kościoła, a często nie odchodzą od Boga. Wiara w nich jest, ale mają złe doświadczenie y, miejsca, w którym tą wiarę budowali. I straszne by było, gdyby ludzie faktycznie nie mieli alternatywy, że można gdzieś indziej. Więc zdecydowanie dziękuję za zaproszenie. Dajemy sygnał. Istniejemy. <laughs> Jesteśmy. W Warszawie ulica Elektronowa 10: w każdą niedzielę nabożeństwa za darmo się przychodzi, można być, można wyjść. Nie jesteśmy żadną sektą, to znaczy, że nikt ci nie będzie kazał być w środku albo, yy, albo zmuszać do czegokolwiek. Jesteśmy ludźmi, którzy starają się jak tylko umieją, rozumiejąc, że sami nie jesteśmy doskonali, kochać Boga i kochać innych ludzi i tworzyć coś razem. A no właśnie, i jedna rzecz was może zaszokować za i, i zaskoczyć. Tam się nie chodzi z tacą, tylko słuchajcie, oni po prostu, pastor zbiera pieniądze na każdym nabożeństwie za pomocą przelewu, za pomocą blika, za pomocą czego tam jeszcze. Foreczka. Gotóweczka. Słuchajcie, to jest też temat kontrowersyjny. Te, pie, kasa? te pieniądze, kasa, kasa. W ogóle nie jest kontrowersyjny. Co jest kontrowersyjnego w tym, że właśnie słuchajcie, y, trzy osoby się zbierają, a i chcemy się spotykać co tydzień, pomodlić się, uwielbiać Pana Boga. Okej, okay, no to u mnie w salonie, nie ma problemu. To ty przynieś y, sałatkę, ja przyniosę y, y, wafelki, a ktoś tam soki. I, I tak to się dzieje. Tak wyglądają małe kościoły, czyli grupy domowe. My coś takiego mamy w ciągu tygodnia. No ale potem, my, i zaprosiłem koleżankę, ty kolegę i w ogóle inni też chcą z nami być. Nagle z 30 osób. Mój kolega pastor teraz takie mają doświadczenie. Jest ich 30 osób. Nie, no nie zmieścimy się już w naszym domu dłużej. Musimy coś, jakąś zewnętrzną salę. I chcecie, Okej, okay, no to znaliśmy salę za y, tam 1000 złotych wynajem na niedzielę. Damy radę, to każdy dzielimy się, ile to trzeba się zwrócić. Okej. Okay. I później, jak ci rośnie skala, no to generalnie tak wygląda powstawanie Kościoła. Ci, którzy tworzą Kościół, są członkami Kościoła. Jestem zobowiązany do czegoś, że buduję to razem, tak? E, mam swoją odpowiedzialność w tym służę, mam też odpowiedzialność jakoś finansową, jest to jasno powiedziane. Że, słuchajcie, my nie będziemy istnieć inaczej, jeżeli nie będziemy tego tworzyć, to po prostu, nie wiem, pójdziemy sobie do jakiegoś innego, mniejszego miejsca, będziemy działać adekwatnie do tego, jakie mamy budżet, budżet zrzucamy się na niego razem, to jest całkowicie jasne. My raz w roku robimy takie sprawozdanie finansowe. Ile nas mniej więcej jest, ile wychodzi na osobę, w sensie ile dzieląc to, ile mamy zrzutki, wychodzi na ilość osób, która jest. Tam wyszło nam z 500 zł, czyli całkiem nieźle. Więc y, dzięki temu, że ludzie tworzą wspólnotę, mamy budżet i ten budżet pozwala nam na działania. Jak będzie mniejszy, będziemy działać mniej. Y, albo pójdziemy do mniejszej sali. Więc co tu jest strasznie kontrowersyjnego no ile, w tym, że ile? kiedy jesteś we wspólnocie... To ją tworzysz swoimi finansami. Kontrowersyjne jest to, kiedy trafiasz do kościoła, który zaczyna ci opowiadać historię pod tytułem Wrzuć pieniądze, to w ogóle będziesz bogaty. Rozumiesz, że nagle zaczynamy opowiadać jakieś duchowe historie. O tym, że całe to życie finansowe związane z Kościołem sprawi, że Twoje osobiste życie będzie nie wiadomo jakie. My wierzymy, że zarządzanie pieniędzmi jest czymś, co Boga może chwalić i że Biblia nas o tym też uczy. Więc możesz z tego skorzystać albo nie. Ja na przykład wierzę w dziesięcinę, że Pan Bóg zaopatruje moje życie i że 10% z tego, co mam, jest dla Bożych rzeczy. Ale po podatku czy przed? Jestem duchownym, więc mam ryczałt podatkowy. A ile zarabia pastor? No, wystarczająco, żeby się utrzymać z rodziną i dziećmi. Nie wystarczająco, żeby trochę poszaleć. A chciałbyś poszaleć? Nie, chyba, chyba nie mam takich w tej chwili marzeń. Ale przed wejściem na antenę y, rozmawialiśmy o tym, że y, może gdzieś za granicą też byś się odnalazł. Myślałeś gdzie? Gdzie ta rodzina twoja byłaby tak szczęśliwa jak tutaj, w tej pięknej naszej Polsce? Moja rodzina, myślę, że obecnie jest najszczęśliwsza tu, gdzie jesteśmy, bo ja wierzę w to, że masz jakieś powołanie. To, o czym rozmawialiśmy, to, że kiedy już dzieci nie będzie, i być może też służba będzie inna, albo się skończy, nie wiem. Czyli w czasie, kiedy będę już sędziwym mędrcem, będę miał 45 lat, czy <laughs> 50. Wiesz, ile ja mam lat? 45. No, już, to już było. To już było, <laughs> okej. Okay. Ale dziękuję ci. Że może, może kiedyś yy, Mędrzec. gdzieś indziej, ale nie wiem, któż to wie. Po co bołatwić się o jutro? Dość ma dzień trosk swoich. Zaczęliśmy tę rozmowę tak żartobliwie, ironicznie. Y, powiedziałem, że gdybyś był księdzem y, i miał kropidło i wodę święconą, to byś mi poświęcił y, to studio. A y, tego ja na YouTubie dawno nie widziałem, albo chyba nigdy nie widziałem. Mógłbyś się pomodlić? Mhm. O to, żeby to miejsce, które stworzyłem tymi rękoma. Z pomocą osób, też nie chcę ich wszystkich wymieniać z i nazwiska, ale rodzina, moi bliscy przyczynili się do tego, żeby to miejsce powstało. I ja chciałbym, żeby to miejsce służyło dobru, szeroko pojętemu. I po to to zrobiłem, to miejsce i chciałbym wykorzystać twoją obecność tutaj i poprosić cię. To będzie słuchajcie, tego jeszcze na YouTubie nie widzieliście. Pastor modli się na kanale u Macieja Uchmańskiego. przyjemnością. To co? Modlimy się? Co to? O dźwięk. Nie. Modlimy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy tutaj siedzieć, rozmawiać, e, wymieniać się Pani informacjami. Dziękujemy za to studio, za to, że dzisiaj po raz pierwszy możemy rozmawiać w tym miejscu i chcemy błogosławić Panie Maćka z jego podcastem, z jego działaniami, rozmowami. Niech to miejsce Panie służy tak, jak on ma pragnienie w swoim sercu, dla dobrych rzeczy, dla rozmów, które będą gdzieś dawały e, światło czy informacje, które sprawiają, że życie... Każdego człowieka, Panie, może iść we właściwym kierunku, może brać jakiś, jakąś inspirację, jakiś dobry zasób. Panie, modlimy się, byś błogosławił Mu e, pod każdym względem, Panie, aby przychylność i błogosławieństwo, Panie, towarzyszyły każdej rozmowie, każdej współpracy, każdemu montażowi i aby te treści docierały do tych ludzi, do których mają dotrzeć, Panie. Nawet jeżeli dzisiaj to byłyby cztery osoby, ale modlimy się, aby miał też Maciek, Panie, z tego radość, ponieważ Ty jesteś tym, który powołuje do życia, daje jakieś talenty, kreatywność, powołanie I wierzymy, że to jest część tego, do czego powołałeś. Maćka, Pani, ten podcast jest czymś, co może służyć ludziom i modlimy się, aby tak było w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję. Ja dziękuję. Damian Szafranek, mąż, ojciec. I pastor był moim gościem. A pastor to nic innego jak pasterz. Więc jak widziałeś kiedyś owce, jak się nimi zająć, kochać, to to jest właśnie nasze zadanie. Niezbyt nobilitująca służba, ale związana na tym, żeby zająć się i troszczyć się o innych. No dobrze. Ja widziałem owce, ale nie sądziłem, że, że, że pastor to pasterz. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, co zrobicie z tym odcinkiem, czy w ogóle dotarliście do tego momentu. Jeśli tak, to dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam za przychylność i wszystkie komentarze. Jeśli macie jakieś pytania do Damiana, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o tym, z czym się ten współczesny chrześcijanizm, ten bliski Jezusa je z czym to się je. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a być może zrobimy taką sesję Q&A. Trzymajcie się ciepło. Cześć.